Dobra, generalnie tak, to jest update, a raczej jak się mówi wstecz update? Downgrade? Do filmu Testerki Diet. Bo ona ten filmik wstawiła z tej operacji i jeszcze jeden po tym obejrzymy, ale to dzisiaj wstawiła chyba, albo wczoraj, to zaraz wam pokażę. Trzeba obejrzeć, bo tu jest więcej o tej operacji, gdzie ja się zastanawiałem, co z tą operacją zmniejszenia żołądka, przypomnę, o 90% i zobaczymy, o co chodzi. Operacja bariatryczna. Dobra, na razie oglądajcie, nieważne, oglądajcie. Reagujemy. Co ona robi? Siri? Muzyka jak z jakiejś reklamy na Facebooku. Moi drodzy, ja już jestem w samochodzie. Dziś nie jestem kierowcą. Zawozi mnie koleżanka do szpitala. Nie chcę się pokazywać. Imienia nie będę na razie też podawać. Pewnie będziecie się zastanawiać, dlaczego jadę z koleżanką, dlaczego jadę sama, a nie na przykład z bratem i mamą, siostrą. Dlatego, że to jest moja taka decyzja. Ja wiem, że moja rodzina, słuchajcie, bardzo przeżywa tą operację. I po prostu. Nie, to jest operacja zmniejszenia żołądka. No, chcę im też zaoszczędzić tego stresu i w ogóle, więc postanowiłam od samego początku, jak dowiedziałam się, że już jestem zakwalifikowana do operacji, że jadę sama. Ty jak zakwalifikowana? To na NFZ? Kurde. Tak, jestem w trasie, jesteśmy w trasie. Powiedz mi o testerce. Ona jest chora na coś, czy po prostu testerka testuje te diety? Czy jest chora? No na otyłość. Chyba to już jest jako choroba uznane, ta? Czy to jest pozytywna rzecz? Bo już się gubię w tych newsach. Tak. Tak. Oczywiście żartuję, nie dyskryminuję nikogo, ani tych. Dobra, pieprzę to. Także no, jedziemy. Każdy jest równy, tak? Także kochani, ja wam teraz tylko zrobię szybki przegląd walizki. Więc tak, tu mam, zabrałam ze sobą wszystkie piżamki. Wzięłam sobie też więcej na przebranie, bo no wiadomo, mogą być Co? różne sytuacje. Tu mam też, wzięłam sobie jakieś takie dłuższe rękawy, sukienka na powrót do Ona do domu, tu mam sanatorium swoje jedzie? notatki, tu mam Sanatorium? lekarstwa zapakowałam, tu sobie wzięłam taką narzutkę, jakby było zimno. No wiadomo, bielizna i różne swoje takie najpotrzebniejsze środki czystości. I teraz tak, tu mam teczkę z zaleceniami od pani fizjoterapeutki, dietetyczki, od profesora i wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy. Oczywiście mam też, wzięłam trzy No co wy ręczniki, piszecie w to? klapki basenowe. To jest, słuchajcie, już wam pokazuję butelkę, którą tu zrobiłam taką dziurkę nożem, żeby właśnie tu wsadzić słomkę, którą też mam tutaj. Co? I po operacji będę tutaj dmuchać. Będzie ona wypełniona wodą. No i to są takie ćwiczenia ogniowe, bo Co? myślałam, że deszcz tutaj pada za oknem. Jakie, co to w dupę jest? Ty, o co chodzi? Ktoś wie? Basenowe, to Bo są on go pończochy robi? takie specjalne do szpitala, kosmetyki. I tutaj mam Ja, pojemniczki podpisane, jaderko. żeby w razie czego były. No i oczywiście klapki. Tu są też jeszcze takie moje notatki. No i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Nie, no Tak, nie czytam, słuchajcie, co wy wygląda piszecie nawet. moje łóżko. Ja tutaj Ej, miałam. ona położyła swoje prześcieradło, czy mi się wydaje? Wzięłam sobie swój kocyk, A, no właśnie. dostałam właśnie taki specjalny płyn do mycia, którym właśnie, słuchajcie, w połowie mam się dziś umyć wieczorem i w połowie. Dobra, czyli to jest ta NFZ, no bo by nie musiała brać swojego prześcieradła, tak to. Nie? Ja tutaj miałam, wzięłam sobie swój kocyk, dostałam właśnie taki specjalny płyn do mycia, którym właśnie, słuchajcie, w połowie mam się dziś Oshi? umyć wieczorem. I w Pół połowie tego aż? jutro rano, właśnie przed operacją, tu mam jakieś takie coś specjalnego, nie wiem do końca jeszcze co to jest, ale coś na nogi. Strój piżamowy i majtasy do operacji, które właśnie mam założyć już rano o 6. No i tutaj też jeszcze dostałam właśnie do wypicia o 5 Aktimele? rano i dziś o Dwa 20. No i aktimele wziąłam sobie z dostała. domu jeszcze swoją
poduszeczkę. No i tak wygląda Siła, właśnie Blaglo. Na którym... Jak ten rządek zmniejszyli z poziomu 200 przy takiej... No w sumie ta, ostatnio właśnie podobnie to analizowałem. Będę jechać rano do operacji i na nim będę sobie odpoczywać. Coś tu jest, no. Nie wiem, Rukiaszu, no nieważne. Póki jeszcze jestem teraz jeszcze na siłach, myślę i w ogóle to wam popowiadam, jak wygląda teraz tutaj procedura przyjęcia do szpitala w moim dokładzie. Ty, jest na NFZ IRL takie coś, że ci zmniejszają żołądek? Jak to wygląda? Kurde, jak to jest? W tym przypadku, mianowicie tu w tych wszystkich właśnie wytycznych nie ma? Mam właśnie wszystkie takie zalecenia. Bo to się wydaje mega rare, nie? To w sumie po co by to mieli robić? Jak mam się, gdzie mam się wstawić, o której godzinie i tak dalej. I ja tak, o godzinie 3 rano dziś wyjechałam właśnie z domu koleżanki, bo ona mnie przywoziła, mówiłam dlaczego. Nie chcę jakoś tak po prostu, wiecie, żeby moje rodzeństwo czy mama tutaj widziały to wszystko. Wiem, że też to przeżywają na ale swój co? Sposób. Ale co? Salę operatą? Ja też, więc nie. Wiecie, o co szpitalną? Chodzi. Dlatego postanowiłam, że koleżanka mnie przywiezie. No, sumie, i tak, trzeba się tutaj wstawić do szpitala między godziną 8 a 10 na rejestrację tutaj na dole. Tam się wypełnia właśnie taki formularz przyjęcia tutaj. Jest bardzo prosty, w razie czego jak ktoś nie wie, no to tutaj tam panie też pomogą. No i idzie się na badanie. Pierwsze badanie to jest właśnie EKG. No u mnie było idealne, no i później po tym badaniu czeka się na... Jest wujo, czy nadaje się do operacji, czy nie? Okej. Okay. Rozmowę z lekarzem, który właśnie tam wypełnia też wszystkie takie zgody. Daje też tutaj taki kwestionariusz anestezjologiczny, który należy wypełnić tutaj w sali. Wszystkie zgody się podpisuje tam u lekarza. No i właśnie lekarz mówi, gdzie się udać na oddział. No i właśnie z tymi wszystkimi karteczkami przyszłam. Tutaj panie właśnie wskazały mi salę. Niestety w moim przypadku teraz okazało się tak, że musiałam trochę na swoją salę czekać. Zanim moje łóżko, na którym teraz się właśnie znajduję, zwolni pani. Więc ja już tutaj na oddziale byłam około godziny po 10, jakoś tak. Więc tak... Pewnie tak, Blaglo. No. Było wolne około 14, jak się nie mylę. Nie wiem, zajdzie mi tutaj tak czas, żeby... Czekaj, to co ona robiła w tym czasie, jak wyra nie było? Stała na korytarzu, czy jak to jest? Łóżko było wolne około 14, jak się nie mylę. Nie wiem, zajdzie mi tutaj tak czas szybko leci, że tak, więc po prostu poczekałam sobie chwilę, żeby co wy piszecie? Na korytarzu. No i teraz jestem już w swojej sali. Sale są dwuosobowe. Ty, ale to jest sprzed miesiąca film, a my oglądaliśmy tam 2 czy 3 dni temu no takie najnowsze filmy i ona nie jakby fizycznie niczym się nie różni. To ja, po jakim czasie działa to zmniejszenie żołądka? Że zaczynasz tak chudnąć i tak dalej. Dzięki zimny wujek za 15 lat. Mam też tutaj właśnie koleżankę, która jest już też po zabiegu. Fajnie nam się tutaj rozmawia. Mam nadzieję, że będzie nam się fajnie też rozmawiało dalej. No i tak przygotowałam sobie właśnie łóżko. Przygotowałam sobie właśnie tutaj najpotrzebniejsze rzeczy. No ale chodzi mi o to, że ona wygląda prawie że identycznie. Tutaj i na filmie tam dość nowym. No nie wiem, to działa? To 90% mnie je teraz, tak na logikę, nie na logikę, na chłopski rozum ja patrzę teraz. 90% mniej żołądka, czyli je o 90% mniej, czyli w teorii powinna chudnąć z kilogram dziennie, nie? Jak co wam mówiłam, no to właśnie wygląda w ten sposób i tu będzie woda i trzeba właśnie, żeby ćwiczyć tutaj płuca, trzeba też właśnie tu oddychać. Nie ogarniam w dupę. W ogóle nie rozumiem tej operacji z żołądkiem, że zmniejszasz żołądek w dupę. Jak to działa? Jeśli chodzi o jedzenie, no to właśnie po tych badaniach, właśnie tu jak przyszłam też na oddział, to właśnie miałam założone... No tak, Szymszy, no to chodzi, no. Chyba. Do badania. Wyników jeszcze nie znam, bo jest jeszcze... Ale co ty piszesz? No i tak czekam na kolejne wytyczne, co trzeba robić. Czy się stresuję? Ojejku, no co mam wam powiedzieć, no... Ty, ale ogólnie masz to zmniejszenie żołądka, to jest już tylko w takich skrajnych przypadkach, jak nie jesteś w stanie w ogóle schudnąć? To ci to robią? Czy to jest coś jak z operacjami plastycznymi, że uznasz sobie, a wiesz co, tak, chcę sobie to zrobić, bo inaczej nie widzę tego.
Okej, no ale to nie jest tak, że jakiś chirurg uzna, czy kto to robi, że ci zrobi na zawołanie, bo chcesz? Czy nie można takich rzeczy robić na zawołanie? No stresuję się, to jest zmiana, jak to się mówi, całego życia. Jest to w ogóle moja Zależy od pierwsza siana, no. operacja. Co prawda, jeśli chodzi o szpitale, to mam doświadczenie w trakcie choroby taty, bo z nim też właśnie jeździłam po dwóch dużych szpitalach, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda. Wędlą trochę mnie Nie uwiera, dam trochę mnie nas. boli, ale pewnie, nie wiem, siedzi mi to bardziej w głowie, bo pani pielęgniarka tutaj sprawdzała ten przepływ i wszystko się zgadza. No i tyle. Jak to just Także loser? będę Wam stopniowo tutaj zdawać też relacje. No i właśnie, słuchajcie, też jeszcze ważne jest to, żeby nie mieć. Ty, a szczerze, jakby wymyślić nowatorską metodę na to, żeby ludzie chudli, ja ci daję z głowy przykład, czy to by nie działało. Bierzesz takiego człowieka i usypiasz go, po prostu go usypiasz i żywisz go tylko kroplówką, żeby przyjmował powiedzmy 1500 kalorii dziennie. I przez 2 miesiące śpi pod narkozą. Budzi się, jest chudy już. Nie można tak robić? Co to za problem? Po co od razu żołądek wycinać? To nie byłoby lepsze? Taka szybka podróż. Na przykład tak jak w przypadku dziewczyn, gumek do włosów z jakimś takim elementem. Narkoza jest zła, no to niech zrobią tak, jak kiedyś robili, albo nadal chyba robią w jakimś leczeniu uzależnień. Przypną cię do łóżka pasami i leżysz 2 miesiące i cię dają 1500 kalorii i nie masz nic do gadania. Podpisałeś, że się zgadzasz i 2 miesiące leżysz na wyżę. Metalu. Ja tą swoją mam, więc tutaj pani mi dała Tak takie. robili 20 tysięcy lat temu. No jak działało, to powinniśmy do tego wrócić, rel. Rozwiązanie w postaci, wiecie, takiej opaski, więc tym będę sobie rozwiązać włosy, więc pamiętajcie, żeby też zabrać taką gumkę zwykłą. Tak, Najlepiej właśnie coś Kazik. takiego, żeby. Jak ona miała 100? Ale co? No nie wiem. Nie przeszkadzać też. Słuchajcie, jak widzicie, No zdjęłam wiem, Szykowski, paznokcie, oglądałem program o tym rzęsy kiedyś. całkowicie, żadnych Jeżeli hen, to żadnego rel. makijażu nie mam, cała biżuteria też jest zdjęta, zegarek też będzie jutro zdjęty. Dziś jeszcze chodzę w nim, no bo chodzę. No i chyba tyle na dziś. To są wszystkie metody zmniejszania żołądka? Ej, to bypass, to słyszałem o tym. To jest takie chyba popularne. Aha, czy. Ej, czekaj. Co? Ty, ale skąd oni biorą ten kawałek? Ze świni przeszczep robią? Co jest w dupę? Z jej jelita? I to się przyjmuje? Ja pierdzin, jakie to jest dla mnie popieprzone wszystko. Także do usłyszenia już Dla za mnie to chwilę. jest czarna magia, dupa. Ja wrócę do tego wideo. Nie wiem, ja tak. Nie, no zrobię sobie już to wideo. Różnie. Będzie siniak. Ja jestem bardzo wrażliwa na różne takie rzeczy. No i gówno. Nic się nie dowiemy. Oglądaliśmy tylko update. A teraz oglądamy, co było wcześniej, bo ostatnio oglądaliśmy, jak ona się po operacji czuje. Ale tutaj jest filmik nowy z jakiejś piosenki nagrała. Zobaczymy, czy się wyglądem różni. To dzisiaj, wczoraj wstawiła to. Świąteczna nuta, testerki diet. To ona? Ty, i na oko. Ty, schudła czy nie? Na oko mów. No miesiąc już mam mniejszy żołądek. To jest jakaś Narodził się góralska Bóg dzieci piosenka? na Betlejem, w Betlejem. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, huczą, buczą delikatnej osobie, osobie. Hejże i no dyna, dyna, narodził się Bóg Lepszy niż Godlewska. dzieci.
na Betlejem, w Betlejem. Hejże. Dobra, wystarczy mi tego. Spoko, nutka, czekam na płytkę. Dobra. W sumie Black Blue chyba prawda. Dobra, nic nie kumam nadal z tą operacją. Ty, ale moja metoda, żeby człowieka... Pa, no... Albo dajesz narkozę na 2 miesiące komuś, albo go pasami do wyra. Normalnie człowiek se leży i go pasami do wyra, nie? Jak na horrorach. No i na czoło pas. I z kroplówki jakieś 1500 kalorii, a no bo nawet 1000, bo ruchu nie ma, tylko leży. I 2 miesiące zamknięty. Jak nie oszaleje, to będzie chudy. Jak oszaleje, to... To już trudno, nie? No tak, też właśnie się zastanawiam, bo też mi się tak wydaje, że ona po prostu... Ona nie wyglądała na osobę taką, jak tam z USA są, co mają po 600 kilo, nie? Czy tam po 500. Tylko ona waży pewnie ze 140 kilo. Chyba nawet pokazywała wagę nieraz na odcinkach. Już tam około 140 było. No to idzie chyba to jakby ogarnąć. Ona po prostu zrobiła zabieg. I niech się samo dzieje, ale pewnie nadal się to da spieprzyć, jak się nie będzie kontrolować, nie? Więc to takie... No zobaczymy, no będziemy obserwować, jak to będzie u niej. Cześć, może na jej Instagramie wejdę, zobaczymy, czy wstawia jakieś efekty. Aha! 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 Ale się nie dowiemy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!